Chyba każdy z nas był kiedyś w sytuacji, gdy angażując się w dyskusję, sprawialiśmy nie do końca takie wrażenie, jakie chcieliśmy i ostatecznie ośmieszaliśmy nie tylko samego siebie, ale również pogląd, który chcieliśmy zaprezentować. Dlatego dziś przyjrzymy się kilku prostym zasadom, których należy się trzymać, by uniknąć tego. You haven't sat there and I'm just trying to work that out. I mean Ha, gotcha. Zasada pierwsza. Nie używaj pojęć, których nie znasz, ani słów, których znaczenia nie jesteś w 100% pewien. Niejednokrotnie zdarza się nam, że po przeczytaniu o czymś połowy akapitu w internecie, wydaje się nam, że poznaliśmy jakiś temat dostatecznie dobrze, by zabłysnąć nim w rozmowie. Jednak jak pokazuje praktyka, jest to raczej ryzykowne, bo łatwo możemy sami siebie ośmieszyć, a jeśli kłócimy się z kimś, kto zna ten temat, to bez wahania wykorzysta on to do wykazania naszej niekompetencji. Dlatego również, gdy nasz rozmówca użyje pojęcia, z którym nie jesteśmy zapoznani, znacznie lepiej jest dopytać, co ono oznacza, niż iść w zaparte i udawać, że wiemy, o czym się mówi. Intersectionality is literally the thing that makes it more individualistic. So that you should be rooting for. That is absolutely absurd. No, it's not. I can't believe you just so said it. So allowing people's identity to be multifaceted. It's allowing socioeconomic status to be part of it. It's allowing race to be part of it. It's allowing Again, gender to be part of it. Again, you're categorizing into classes, Thomas. Yeah. That's collectivism. That's not individualism. Zasada druga. Nie atakuj niczego na siłę i nie wymagaj od kogoś standardów, których sam nie byłbyś w stanie spełnić. Stawiając komuś jakikolwiek zarzut, musisz się upewnić, że zarzut ten jest uzasadniony, a co ważniejsze, że nie da się analogicznego zarzutu skierować przeciwko nam samym. W przeciwnym razie możemy wyjść na agresora i hipokrytę, a zręczny rozmówca wykaże, że na siłę wymyślamy wymuszone zarzuty i próbujemy zagiąć stronę przeciwną, zamiast znaleźć merytoryczne argumenty. But you're saying they're not Christians, even if they think of themselves as Christian. You know what they are, even though they tell you that. I'm not presenting my opinion here. Look, these people who call themselves Christians actually don't read the Bible, don't go to church, don't believe Jesus was the Son of God, don't even know what the first book of the New Testament is. But Richard, it's up to you to make up your mind whether you think they're Christian. Don't ask me. My opinion is not relevant. Richard, if I said to you, what is the full title of The Origin of Species? I'm sure you can tell me that. Yes, I could. Go on, then. On the Origin of Species, on the Origin of Species, there is a subtitle. Kolejna zasada. Nigdy nie broń niewłaściwych poglądów ani zachowań ludzi z własnej grupy. Nie jest niczym zaskakującym, że miewamy naturalną potrzebę obrony ludzi podzielających nasz światopogląd lub reprezentujących bliskie nam środowiska czy instytucje. Innymi słowy, osób z naszego własnego plemienia. I oczywiście warto wykazywać solidarność grupową i bronić poglądów i zachowań takich osób, gdy są one słuszne. Jednak nie mamy żadnego obowiązku zgadzać się z nimi w 100%, ani tłumaczyć ich ewidentnych błędów czy patologii, które przecież pojawiają się po każdej ze stron, a jawne potępienie problemów pojawiających się we własnym środowisku wygląda w dyskusji znacznie lepiej niż obrona i usprawiedliwianie członków własnej grupy za wszelką cenę, co potrafi prowadzić do wypowiedzi i zachowań w najlepszym wypadku absurdalnych, a w najgorszym fanatycznych. I cieszyłby się pan, gdyby ksiądz pana nagie dziecko fotografował pod prysznicem? Naprawdę nie przeszkadzało mi. Naprawdę by... Ostatnią zasadą, a zarazem najważniejszym, na co należy zwracać uwagę, są emocje, którym łatwo jest dać się ponieść, zwłaszcza w burzliwej dyskusji, a co istotne, co każdemu czasem się zdarza, nawet zaprawionym w debatach mistrzom retoryki. Tymczasem w emocjach często po prostu przestajemy trzeźwo myśleć i wpadamy w niepotrzebnie konfliktową postawę, która bardzo często działa na naszą niekorzyść. Na przykład bezpodstawnie zakładamy, że skoro nasz rozmówca w czymś się z nami nie zgadza, to na pewno jest, w cudzysłowie, z przeciwnej drużyny, a my powinniśmy z nim walczyć. Why don't you just say that you're on the left? Is this so hard for you? Why can't you just be honest? Mr. Seriously, Shapiro, it's a serious question. Mr. Shapiro, if you only knew how ridiculous that statement is, you wouldn't have said it. Dodatkowo, popadając w irytację, zwyczajnie trudniej jest nam formułować wartościowe argumenty i często odruchowo uciekamy się do emocjonalnych i wygodnych, ale niemerytorycznych zagrywek. Na przykład do słownego ataku na osobę naszego rozmówcy, zamiast odnoszenia się do jego argumentów.
If you want to read the book and critique the book, why don't you read and critique the book? If you want to read, if you want to critique me, you can think whatever you want of me. Why don't you frankly, just try and I don't answer care. The I don't, questions. I don't frankly give a damn what you think of me since I've never heard of you. Wszystkie tego typu zachowania są nie tylko pozbawione wartości merytorycznej, ale przede wszystkim zrażają do nas ludzi obserwujących rozmowę. Osoba zachowująca spokój w obliczu zirytowanego rozmówcy wygląda jakby wygrywała i ludzie naturalnie odbierają to w ten sposób i to niezależnie od jakości argumentów, jakie padły. W oczach widowni, ten kto pierwszy straci panowanie nad sobą, ten przegrał dyskusję. But my point is your book claims that society... Well, it'd be nice if you would quote it from time to time. Your book is... Well, actually, I've done so several times and I'm about to do so again if you would let me just finish the question. Your book frankly, claims I don't think that society you know honestly, is turning honestly, its sir, back on Judeo-Christian values. Yeah, this, what are those values? What are the values it's turning its back on? I'm not inclined to continue an interview with a person as badly motivated as you as an interviewer. So I think we're done here. I appreciate your time. All sir. Right. Thank you well, so much. Thank you for your time. Ostatecznie na to, jak wypadniemy w dyskusji poza wymienionymi zjawiskami i poza naszymi merytorycznymi argumentami, wpływa oczywiście również wiele innych czynników, takich jak choćby właściwe nastawienie, zrelaksowana postawa, język ciała i wiele, wiele innych. Jednak podchodząc do wszelkich rozmów, warto przede wszystkim zachować spokój, nie bać się mówić powoli, uważnie dobierać słowa i prezentować siebie jako osobę otwartą na dialog i chętną do rozważenia perspektywy drugiej strony. A co ważniejsze, pamiętać, że nawet jeśli nie zgadzamy się z większością poglądów rozmówcy, to warto brać pod uwagę, że może on wiedzieć coś, czego my nie wiemy. A zdecydowaną większość rozmów warto traktować nie jako szansę na zdominowanie przeciwnika, tylko jako okazję do wymiany myśli i do rozwinięcia światopoglądu zarówno swojego, jak i rozmówcy. Think that people of goodwill, despite their differences, can communicate and they can both come out of that communication improved, even though there might be some dissent and some dissent and some dissent on the way. And so that's what I would hope people would come out of this. Thank you. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to zobacz również inne nasze filmy. A gdyby ktoś chciał nas wesprzeć, to zapraszam na nasz profil na Patronite. Do usłyszenia.